Witajcie w kolejnym odcinku mojego vloga, kanał Kręcimy Nieruchomości, to już nasze 11 spotkanie. W dzisiejszym odcinku dowiecie się o tym, jak straciłem transakcję za 7 milionów i jak w ciągu ostatnich 2 tygodni sprzedałem nieruchomości za 2 razy tyle. Poza tym odbierzemy kilka dokumentów niezbędnych do sprzedaży domu i pokażę Wam nowe apartamenty, które przyjąłem do sprzedaży, więc lecimy z tym odcinkiem. Na samym początku dzisiejszego odcinka pokażę Wam apartamenty, które mam w nowej inwestycji na sprzedaż. Właściwie mam tutaj 3 apartamenty, które pozostały do sprzedaży w tym budynku. Budynek jest położony na Mokotowie. Jest to nowa inwestycja z garażem podziemnym. Pokażemy Wam 2 apartamenty. Chodźcie ze mną. Stan deweloperski. Ale już kilka mieszkań jest zrobionych. Apartament z dużym tarasem, z ekspozycją główną na stronę południową, położony w kameralnym budynku, tylko 32 apartamenty o modernistycznej formie, w którym zadbano o funkcjonalność zarówno przestrzeni wspólnej, jak i rozkładu lokali. Przy wykończeniu apartamentów zastosowano najwyższej jakości materiały. Panoramiczne aluminiowe okna, wszystkie kondygnacje o wysokości minimum 3 metrów. Wszystkie mieszkania mają zaprojektowaną klimatyzację z jednostką centralną oraz wentylację mechaniczną. Apartamentowiec znajduje się w doskonałej lokalizacji, w sąsiedztwie parków Arkadia, Promenada oraz Morskie Oko i kompleksu sportowo-rekreacyjnego Warszawianka. Co robi przede wszystkim wrażenie w tym apartamencie, jak się do niego wchodzi? Wysokość, bo to jest 3 metry wysokości. I musicie przyznać, że to nie jest standard, jeżeli chodzi o apartamenty. Tu jest kilkadziesiąt metrów kwadratowych salonu połączonego z kuchnią. Zobaczcie, co zostało przygotowane tutaj. Żeby łatwiej było prezentować nieruchomość, mamy wizualizację na sztalugach. I każdy, kto wejdzie, tutaj będzie mógł sobie rzucić okiem, jak można taką nieruchomość zaprojektować, jak można ją wyposażyć. I akurat te sztalugi stoją w tych miejscach, gdzie robimy właśnie ten rodzaj wyposażenia. Bardzo duże panoramiczne okna, dzięki temu jest bardzo dużo światła. Jesteśmy teraz na parterze, a mieszkanie ma tak dobre doświetlenie, jakbyśmy byli co najmniej na 2., 3. piętrze. Dobra, słuchajcie, chodźcie tutaj, bo tutaj jest praktycznie 2. apartament. 119 metrów mamy wewnątrz, w środku, a tutaj mamy tak 43 metry tego tarasu, który jest zadaszony i dodatkowo 133 metry kwadratowe ogrodu, który okala całe mieszkanie. Robi naprawdę dobre wrażenie. Takie, wiecie, pierwsze wrażenie to, że wchodzimy do mieszkania, oglądamy je, jest naprawdę fajne. Wysokość, przede wszystkim wysokość. Ja lubię wysokie wnętrza, dlatego kocham kamienice. Tutaj już mamy część stricte prywatną. No tak, pierwsza łazienka, pierwsza sypialnia, druga sypialnia, druga łazienka. No i trzecia sypialnia. Z każdego pomieszczenia, akurat w tym mieszkaniu, mamy wyjście na taras i na ogród. Jak widzicie, winda jeszcze w tych konstrukcyjnych obiciach. Tutaj widzę, że zadbali o to, żeby nie było zbyt wielu ogłoszeń matrymonialnych na ścianach. Bo zazwyczaj można się ciekawych rzeczy dowiedzieć o sąsiedzi, o administratorze, tudzież o innych osobach związanych z budynkiem. Chodźcie. Dobra, 3. piętro i całkiem inna perspektywa. O wiele więcej światła też jest, chociaż tam na tym parterze w ogóle go nie brakowało. To, co jest dobre jeszcze, to te mieszkania są położone od strony wschodniej, południowej i zachodniej, więc słońce praktycznie przez cały dzień operuje w tych apartamentach. Tutaj mamy przygotowane przez dewelopera inne wizualizacje. Zobaczcie, tutaj jest salon i znowu te piękne, duże okna. Wyjdziemy oknem kuchennym. 119 metrów kwadratowych apartament i 84 metry kwadratowe taras, który okala całe mieszkanie. Piękne, zobaczcie, drzewa tuż za oknem. Rozkład tutaj identyczny jak w mieszkaniu na parterze, czyli tak pierwsza sypialnia, druga sypialnia, pierwsza łazienka. Zobaczcie, jak fajnie można zaaranżować tą łazienkę, jakie kolory ciekawie zostały dobrane. Tutaj 3 lustra, złote ramy, pod lustrami umywalka. I to, czego Wam nie powiedziałem, w mieszkaniu na parterze, to tutaj przy samym wejściu do apartamentu możemy zaaranżować sobie pralnię. Tutaj mamy wyjścia do wody, wstawiamy pralkę, suszarkę i tutaj robimy za takimi dużymi drzwiami, za szafą wnękową
pralnie. Trzy apartamenty na sprzedaż, 119 metrów każdy, do każdego przynależy taras, który okala mieszkanie. W mieszkaniu na parterze mamy ogród, 133 metry plus 43 metry taras, więc mamy prawie 180 metrów dodatkowej powierzchni. Do każdego z apartamentów przynależą miejsca postojowe i komórki lokatorskie położone pod budynkiem. Nic tylko brać, wykańczać i dobrze się bawić mieszkając. Jak Wam się podobały apartamenty na Piaseczyńskiej? Dajcie znać w komentarzu, czy bylibyście takimi nieruchomościami zainteresowani. Na pewno linki do tych ofert wrzucę do opisu filmu. Także będą linki do strony i linki bezpośrednio do oferty. Będziecie mogli sobie zobaczyć zdjęcia, plany, obejrzeć rzuty. No i zadzwonić do mnie i jedziemy na prezentację. Jedziemy na Bracką. Mam tam umówione spotkanie z klientem, który pierwszy raz, wyobraźcie sobie, odezwał się do mnie 2 miesiące temu. Klient z zagranicy, niestety nie mógł przylecieć przez tak długi czas lockdownu, ale na szczęście dotarł. Loty przywrócone, więc wczoraj przyleciał, jesteśmy umówieni. Okej, spotkanie na Brackiej już za mną, było naprawdę treściwie, szybko. Klientowi mieszkanie się podobało, bardzo fajni ludzie w ogóle, więc trzymajcie kciuki. W ciągu jednego tygodnia rozpadły mi się 3 transakcje na łączną kwotę ponad 7 milionów złotych. Posłużę się tutaj małą taką wojenną metaforą. Jeżeli COVID i cały ten lockdown to był nalot dywanowy, to w maju dopadły mnie jeszcze 3 pociski z naprawdę wysokokalibrowej broni artyleryjskiej. I to wyglądało jak bum, bum, bum. Praktycznie co drugi dzień informacja nie biorę. 3 transakcje, które miałem już przygotowane, praktycznie wynegocjowane ceny, wszystko już gotowe. W 2 przypadkach były już umówione terminy w kancelariach notarialnych. I poszło. Muszę Wam przyznać, że byłem załamany. To koniec maja, chyba nawet nagrywałem wtedy jakiegoś vloga, a byłem naprawdę załamany tym wszystkim. Wtedy pomogła mi Magda i naprawdę okazało się, że ma niesamowity talent do motywowania i docierania do naprawdę wnętrza. Poskładała mnie do kupy praktycznie jednym bardzo prostym zabiegiem. Kazała mi wypisać wszystkie moje nieruchomości, które mam na sprzedaż na wyłączność, także nie na wyłączność, oraz klientów kupujących, których prowadzę. I wyobraźcie sobie, po raz pierwszy zrobiłem sobie taką listę i wypisałem też prowizje, jakie są do uzyskania z każdej z tych nieruchomości, więc złamałem to takie pośrednicze tabu, że nie liczymy prowizji, dopóki nie zrobimy transakcji. Nie, zrobiłem całkiem inaczej. I wyobraźcie sobie, wstyd mi jest się przyznać, przez te 15 lat pracowałem właśnie w ten sposób, że nie wyliczałem prowizji. Nie wyliczałem prowizji z żadnej nieruchomości, bo taki przesąd. Coś się we mnie odblokowało. To nie było tak, że ja nagle zacząłem robić nie wiadomo co. Pracowałem tak jak zwykle. Robiłem to samo co zwykle, ale po prostu miałem, nie wiem, coś się zmieniło we mnie w środku. Miałem całkiem inne podejście do tego. I teraz w ciągu ostatnich 2 tygodni zrobiłem transakcję za prawie 14 milionów, plus teraz jeszcze zbieram dokumenty do kolejnej transakcji, tym razem sprzedaży domu. No dobra, jesteśmy na Sandomierskiej, idziemy do geodezji i katastru odebrać wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki budynków. Niezwykle podstawowe rzeczy teraz do sprzedaży nieruchomości, szczególnie domu. Mam nadzieję, że nie zajmie nam to zbyt dużo czasu. Jesteśmy na miejscu. Dobra, to już mamy załatwione. Lecimy dalej, kochani. Lecimy, ale szybciutko. Nikogo praktycznie nie ma. Oprócz mnie była tylko jedna osoba, więc takie plusy tego COVID-u. To nic, że czekałem na to prawie 2 tygodnie. Bardzo się cieszę z tego, że udało się załatwić te dokumenty, bo praktycznie mam już komplet. Został mi jeszcze tylko wypis z miejscowego planu i możemy jechać z aktem notarialnym. Mam jeszcze do odbioru zaświadczenie z lasów miejskich. To jest ciekawa rzecz, bo siedziba lasów miejskich jest w Wesołej. Jedzie się tam godzinę,
ale dla tych, którzy tam nie byli, bardzo fajne miejsce, bo praktycznie w samym środku lasu postawiono dwa biurowce, pięknie zagospodarowany teren, jakieś paleniska, rzeźbione zwierzęta z drewna. No, przyjemne miejsce, naprawdę przyjemne miejsce do pracy. Teraz wróciliśmy na Bracką, zaczęło troszkę padać, szukamy miejsca do zaparkowania. Zaraz coś na pewno znajdziemy. Taki tip dla Was, jeżeli jesteście przy Placu Trzech Krzyży, to miejsca do parkowania szukajcie na Żurawiej. Tak jak wszystkie parkingi, wszystkie ulice będą zawalone wokół, to na Żurawiej zawsze można znaleźć jakieś miejsce postojowe. O, i już widzę, że przede mną pan wyjeżdża. Miejsce postojowe opłacone. Bardzo szybko też udało się znaleźć. Pamiętajcie, parkujemy na Żurawiej. Słuchajcie, przede mną jeszcze prezentacja. Z Wami już się żegnam. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. I cóż, do kolejnego odcinka. Aha, ważna rzecz. Trzymajcie kciuki skrzyżowane. Kolejna prezentacja. Do zobaczenia.